czasy PRL-u, te dawne, minione czasy były lepsze dla Pani niż to, co jest teraz? Jak Pani, czy może Pani to porównać? No wtedy było łatwiej, dlatego że nie dlatego, że nie było konkurencji. Była konkurencja, było dużo bardzo wspaniałych artystów, ale było łatwiej z mediami, ponieważ było jedno radio, było publiczne radio, była jedna telewizja i to radio bardzo chętnie grało polskie piosenki. A w tej chwili ta polska muzyka bardzo rzadko gości na antenach. Mówię o tych komercyjnych rozgłośniach. Także no teraz jest bardzo trudno, mega trudno wypromować nowy materiał. Czy ma Pani jakieś takie jedno wspomnienie, do którego bardzo chętnie Pani wraca? Jednego nie mam, ale właśnie jak patrzę na te kostiumy na przykład, to co kostium, to inna historia. Bo one były po prostu kombinowane, to było kupowane, były jakieś hafty łowickie, trzeba było z tego uszyć jakąś kreację. Miałam zaprzyjaźnione w Milanówku, była do tej pory jest fabryka jedwabiu, polskiego jedwabiu i tam się zaprzyjaźniałam z paniami projektantkami. One mi robiły tkaniny, ja mówiłam jaką chcę tkaninę, w jakim charakterze. Na przykład zakręciłam się na punkcie takiej wojskowej zieleni, że jedwab z napisami i one mi robiły taki projekt. To szło do produkcji i wychodził kupon świetnego materiału i sobie szyłam z tego no, taką oryginalną kreację. To było bardzo proste, bo to jakaś tunika na przykład, ale przynajmniej wiedziałam, że to jest kawałek materiału zaprojektowany dla mnie specjalnie. Czy ta Małgośka z 73 roku, robiona specjalnie do koncertu w Sopocie.